się składa, że wpadł mi w ręce nowy DJI Pocket 2, więc postanowiłem zrobić małe testy dziś. Nie będzie to unboxing ani pokazywanie poszczególnych elementów, które wchodzą w skład tego zestawu, bo pewnie takich filmów już jest mnóstwo, a będzie wkrótce ich miliony. Po prostu nagranie różnych scen, ujęć, bez żadnej edycji kolorów, na ustawieniach automatycznych, a w dodatku dzisiaj wieje 5 metrów na sekundę mniej więcej w bepu, więc to pozwoli nam sprawdzić, jak się spisują mikrofony wbudowane, ale również mam ten moduł dodatkowy z Wi-Fi i z zewnętrznym mikrofonem Wi-Fi, więc zobaczymy, jak to sobie radzi przy wietrze. Ale najpierw muszę pojechać wymienić olej w samochodzie, w końcu. Mm. 3190 ma mi kosztować ta przyjemność. Podobno 3 litry wchodzą tutaj do mojego samochodu. To jest taka stacja benzynowa. Przy każdej praktycznie takiej większej stacji benzynowej jest od razu garaż, w którym robią taki pełen serwis. Wymianę oleju, opon i tak dalej, takie rzeczy. A tu przyjeżdżamy służbowymi autami do tego garażu, więc znają mnie tutaj. Slow motion niestety jest tylko w Full HD maksymalnie. Nie ma opcji w 4K. Miejmy nadzieję, że w późniejszych update'ach to zmienią. Na tego typu stacjach benzynowych również zazwyczaj jest jeden dystrybutor z takim olejem napędowym do piecyków, które są używane, takich pieców olejowych, które są w domach w zimę używane. Wypadałoby również obmyć delikwenta od czasu do czasu. Świetną sprawą jest to, że nareszcie Pocket ma zainstalowany gwint na dole, więc można go łatwo zainstalować na statywie. Teraz zobaczmy, jak kamera spisze się w czasie obiadu. Akurat tak się składa, że robiąc ostatnio timelapse spotkałem kolegę z pracy, Mr. Kato. I przyszliśmy coś zjeść do suszarni lokalnej. And this one also muscle. Nadszedł czas, moi drodzy, aby wypróbować bezprzewodowy mikrofon, który właśnie teraz ma założony. Wieje dosyć mocno. W tym celu przybyłem na plażę, na Bepu plażę, w której rosną piękne palmowe drzewa. No i zaraz tutaj wykonam kilka ujęć różnych, zobaczymy, jak się
prezentuje. Aha, jeszcze zapomniałem wspomnieć, że założyłem również szeroki kąt, tą taką nakładkę, szeroki kąt. I teraz nawet nie trzymam na wyciągnięte ręce Pocketa i jest całkiem przyjemnie, dobry szeroki kadr, więc idealnie. Bardzo mi się podoba ta kamerka. Teraz jest idealne światło, tam są góry. Wcześniej byliśmy tam w tej części trochę bliżej gór. W środku miasta, teraz jesteśmy na plaży. Bateria już mi się skończyła, tak a propos. No bo wiadomo, trochę już filmuję, zrobiłem kilka timelapsów w suszarni z ziomkiem trochę pofilmowaliśmy. Ale oto jestem przygotowany na taką ewentualność i już przed zakupem Pocketa dwójki taką oto cegłę zakupiłem o pojemności 30 000 mAh, więc trochę to śmiesznie może wygląda, ale tak się przygotowałem na tą ewentualność, bo wiem, że nie mam wymiennej baterii niestety, a bateria starcza przy filmowaniu na 4K i ogólnie używaniu intensywnym na jakąś godzinę mniej więcej, więc kupiłem tą, która to powinna mieć co najmniej kilka naładowań Pocketa na wystarczyć, plus długi kabel od telefonu. Można w tym momencie poruszać się, jednocześnie nagrywać i ładując sobie Pocketa bardzo, bardzo długo, więc spoko. Bardzo jestem ciekaw, jak ten dźwięk będzie wyglądał, bo jest tu co prawda, jak widzicie, zdechły kot na tym, ale wieje dosyć mocno, więc... Teraz filmuję cały czas w 4K w 30 klatkach. Kolor jest ustawiony na standardowy. Tak jak mówiłem, nie będę tutaj robił żadnej korekcji kolorów. Chcę, żeby to samemu zobaczyć i żeby wam pokazać, jak wygląda to tak po prostu, nagrane na automatycznych ustawieniach i bez żadnej edycji, bez żadnej korekcji. Och, pięknie tam wygląda teraz. Zza Tsurumi, zza chmur wychodzą takie promienie. Wieje niemiłosiernie. Idę tutaj do Lawsona, do kombini kupić kawę i wracam do samochodu. Ustawię go tam na timelapsa, na drugą stronę z widokiem na Konisaki. Będę sobie siedział w samochodzie, bo strasznie się chłodno robi od tego wiatru. A tu taka sytuacja. I jeszcze takie boczne ujęcie. Zobaczymy, jak sobie tutaj stabilizacja poradzi. No i bardzo jestem ciekaw tego głosu. Się zastanawiam, czy zrobiłem już wszystkie opcje. Zrobiłem slow motion, były timelapsy, były panoramy. Nie przetestowałem jeszcze, w tym momencie nie nagrałem trackingu twarzy, ale to nie wiem, czy ma sens. Wiem, że dobrze to działa. Sprawdzałem to w domu zaraz na początku, po wyjęciu kamery. Więc chyba nie ma sensu już się teraz tym bawić od nowa. Zwłaszcza, że niestety, ale właśnie niektóre te opcje to jest irytujące, że od razu nie działają w 4K i właśnie tracking twarzy przy nagrywaniu też nie działa w high quality. Może być w 4K, w 24 klatkach chyba maksymalnie tracking twarzy zrobiony. Kawkę zakupię może. A
Zrobię małe kółeczko takie, skoro już tak jest kolejka, muszę zaczekać chwilę. Mam kawkę. Wracam, jeszcze jeden timelapse tam w parku i kończymy chyba na dzisiaj ten test. Chciałbym to dzisiaj jeszcze wrzucić, więc jest duża szansa, że będzie się oglądać odcinek prawie na żywo. Dziś nagrany, dziś wyedytowany, dziś wrzucony. Piękny pies. Przy okazji miałem okazję przetestować ponownie slow motion, korzystając z tego, że przebiegał obok mnie. No dobrze, to tyle. Mam nadzieję, że pomogły niektórym z Was te ujęcia. Mogliście zobaczyć, jak kamera radzi sobie w różnych sytuacjach. No zobaczę jeszcze, jak zdążę. Jak będę miał czas, to wyjdę na chwileczkę wieczorem, żeby zobaczyć, jak sobie radzi już w całkowitej ciemności. A jak nie, no to po prostu nie zobaczycie tego jednego ujęcia. Najczęściej ci, którzy robią recenzje, zwłaszcza ci, którzy przedpremierowo dostają kamerę, to są ludzie, którzy dostają pieniądze od DJI czy od innej firmy, której sprzęt akurat reklamują. I to są, wiadomo, wyedytowane ujęcia z korekcją kolorów i światła i tak dalej, więc tam nie do końca możecie zobaczyć, jak ta kamera nagrywa, tak prosto z pudełka. A tu właśnie takie było założenie tego filmu, żeby to Wam pokazać. Cześć i do usłyszenia w innych filmach z japońskiej prowincji. Jeśli macie ochotę, zasubskrybujcie kanał i do zobaczenia wkrótce.